Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Bramkarzem. A dzisiaj czeka nas mecz z Werderem Brema i z Borussią Mönchengladbach. Oczywiście w obu meczach liczymy na 3 punkty. W ligowej tabeli zajmujemy obecnie trzecią lokatę. Strata do lidera wynosi tylko 1 punkt, więc spokojnie po tej kolejce możemy go przeskoczyć. Wystarczy, że te drużyny przed nami przegrają, a my zwyciężymy. Oczywiście liczymy, że pokonamy Werder Brema. Pokonaliśmy ich w Deutscher Pokal na wyjeździe, to i w Bundeslidze ich możemy pokonać. Pora zaczynać to spotkanie. No i Bayern spokojnie rozgrywa sobie piłkę w środku pola. No klepka prawie tiki-taka, Barcelona taka, można by powiedzieć. Müller ładnie tutaj co wymyśli. Podaje do Alonso, ten do Sancheza, a Sanchez zdobywa bramkę. Ale moim zdaniem w tej sytuacji lepiej powinien zachować się bramkarz. Bo strzał Renato Sancheza nie był jakiś bardzo mocny, więc bramkarz mógł interweniować w tej sytuacji. Zobaczmy tutaj jeszcze raz. Thomas Müller wypatrzył Alonso. Alonso do Sancheza. Sanchez uderzył no niby precyzyjnie, no ale jednak Sara mógł się przynajmniej rzucić. Bayern prowadzi 1-0. Werder chce odpowiedzieć i wyrównać, ale jednak Bernat spokojnie przechwytuje piłkę, ale podaje wprost pod nogi Petsosa. Petsos uderza, ale na szczęście tylko w poprzeczkę. Metalowe pręty są ewidentnie po naszej stronie. No i Bayern ewidentnie chce powiększyć swoje prowadzenie, bo 1-0 to zawsze niepewny wynik. Sanchez, oj, świetnie podał. Green jest już praktycznie sam na sam z bramkarzem, uderza, ale niestety Sara broni. Błąd bramkarza i 2-0. Thomas Müller, lis pola karnego. On nie zdobywa często efektownych bramek, ale zdobywa je w dużych ilościach i to jest najważniejsze. W dużych ilościach oczywiście jak na nasz Bayern Monachium, bo my naprawdę mało goli strzelamy obecnie. No ale w tej sytuacji zawalił bramkarz, nie oszukujmy się. Powinien tą piłkę złapać, a nie odbijać przed siebie. No Sara niby dużo broni w tym meczu, ale też wpuszcza strasznie głupie bramki. No tutaj Green był praktycznie sam na sam z bramkarzem. Sara ładnie obronił, ale co zrobił w tej sytuacji, nie mam pojęcia. Ale nas to nie powinno obchodzić. Ważne jest to, że Bayern prowadzi już 2-0. No i koniec spotkania, rezultat 2-0, spokojne zwycięstwo Bayernu Monachium. No, bramkarz Werderu szczerze bronił trudne sytuacje, a wpuszczał w tych najłatwiejszych. No nie wiem, o co mu chodziło. Zero interwencji Drągowskiego, nota 7,1. No to jest powtórka strzału Petsosa. Dobre uderzenie naprawdę, ale metalowe pręty były po naszej stronie. Jeśli metalowe pręty z tobą, któż przeciw tobie? No, szczerze, tą piłkę ciężko było odbić, bo miała dobrą parabolę lotu, ale no, mieliśmy trochę szczęścia. Chociaż Bayern dominował i w pełni zasłużenie jednak wygrał to spotkanie, Werder miał mało okazji do zdobycia bramki. Zobaczmy oceny. Zawodnikiem meczu Thomas Müller zdobył bramkę, brawa. Dobry mecz Niemca. No Lewandowski niestety w tym spotkaniu nic wielkiego nie pokazał. Zero interwencji Drągowskiego, aż 10 Sary. I ma notę, zobaczmy, 7,3. Ja bym mu dał ponad 8, no ale to tylko moja subiektywna opinia. Ale i tak, jak na jej to wysoka nota dla tego bramkarza. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu zwycięskim. O to chodzi. W ligowej tabeli zajmujemy drugie miejsce i przegrywamy bramkami strzelonymi strzalkę. No bo nie oszukujmy się, promuje się ofensywny futbol, czyli jak strzelisz 30 bramek i stracisz 20, to jest lepiej niż jak strzelisz 10 i stracisz 0. No tak już bywa. Wiadomo, bramki strzelone bardziej się liczą niż te stracone. Chociaż wiadomo, im mniej stracisz, tym lepiej, no ale mamy dokładnie taką samą, wiecie, na plus bramki, bo mamy plus 12, no ale Schalke więcej strzeliło, więc jest wyżej. No ale to jeszcze nie końcówka sezonu, więc spokojnie możemy ich wyprzedzić w ligowej tabeli. Wystarczy pokonać teraz Borussię Mönchengladbach. Borussia to jest rywal, z którym spotkamy się w półfinale Deutscher Pokal. Więc musimy ich i w lidze ogrywać. Mamy 97 overalla, tak jest bardzo dobrze, o to chodzi. Obstawiam, że w tej karierze na pewno do 98 dobijemy. Czy uda się do 99? Zobaczymy. We wtorek gramy z Walią, więc trzeba trochę teraz przesymulować i zobaczymy, jaki był wynik w tym spotkaniu. Gramy z półfinalistą Euro 2016, więc nie będzie łatwo. Zobaczmy, jaki był wynik. No niestety, Bale i spółka pokonują reprezentację Polski 2-1.
Wstydu nie było, no ale szkoda porażki. Wiadomo, ale to tylko mecz towarzyski, dobrze, że nie eliminacyjny. Eliminację przebrnęliśmy, zakończyliśmy je sukcesem, awansowaliśmy na Mundial w 2018 roku. I teraz zobaczmy, jakie było rozstrzygnięcie z Peru. No Peru już musieliśmy pokonać, nie oszukujmy się. Aż tak słabi nie jesteśmy chyba. Tak jest, pokonujemy Peru, ale zaledwie 2-1. No nie oszukujmy się, taką drużynę powinniśmy klepnąć 3-4 do zera, no i tyle, a nie 2-1, no. Ale niestety, no, widać, Polska nie ma jakiejś motywacji na te mecze towarzyskie. No oczywiście czas na kolejny trening. Szczerze dziwię się, że nie dostaję powołania na te mecze towarzyskie. Może trener kogoś innego chce przetestować, ale jednak chciałbym na którykolwiek mecz towarzyski dostać powołanie, no bo jednak to jest wkurzające, jak wiecie. Gracie praktycznie całe eliminacje, a potem w meczach towarzyskich nie dostajecie szansy, no a jednak chciałoby się nabijać te mecze w reprezentacji, bo to jest jednak fajne, grać z orzełkiem na piersi. No i okej, znowu trochę bliżej tego 98 overalla, no już niektóre statystyki mamy wymaksowane, więc nie da się ich już podnieść, bo nie da się wbić statystyki 100, można mieć tylko 99 i ten pasek się do końca zapełni i już się nie będzie zapełniał. A teraz pora zaczynać spotkanie z Borussią Mönchengladbach. Gramy u siebie. Oby 3 punkty zostały w Monachium. Pora zaczynać to spotkanie. Bayern rozgrywa piłkę w środku pola. Krychowiak wycofuje piłkę do Drągowskiego. Drągowski podaje wprost pod nogi Stindla. Stindl ma pustą bramkę i zalicza pudło sezonu. Jakim cudem on nie trafił w tą bramkę, nie mam pojęcia. Niezłą mu Bayern łapówkę musiał przesłać, żeby tak pudłował. No chyba, że robi to z własnej woli, no to podziwiam. Alonso źle podaje, Kramer przejmuje piłkę. Podaje do Hana. Han, Hazard, Han. Thorgan Hazard. Czy poda? Tak jest, do Hana. Han odgrywa do Stindla i Drągowski fantastycznie interweniuje, ale Stindl no nie ma swojego dnia. Znowu nie zdołał zdobyć bramki, to jest świetne podanie. Strzał Stindla i bardzo dobra interwencja Drągowskiego. Lewą nogą. Ale to nie koniec zagrożenia. Będzie jeszcze rzut rożny. Grę wznowi Herman. Herman centruje. Strzał z głowy Westergaarda, ale Drągowski pewnie łapie piłkę. I kolejna akcja Borussii Mönchengladbach. Dachu. Rafael. Ładne podanie na skrzydło do Hermana. Herman rozpędza się. Dobra akcja Niemca. Centra na pole karne, strzał Stindla, ale no on dzisiaj naprawdę pudłuje. Mamy sporo szczęścia, że forma Stindla jest daleka od idealnej. I koniec spotkania, remis 0-0. Cieszmy się, że mamy ten remis, bo naprawdę to, co wyprawiał Stindl w tym spotkaniu, to jest niesamowite. Nasz 12 zawodnik. Jedna piłka załapana, jedna sparowana. No tutaj jest pudło Stindla, no. Tutaj nasz błąd, nie oszukujmy się, złe podanie Drągowskiego kiwnął nas i do pustej bramki nie trafił. Ja nie wiem naprawdę, jakim cudem on tutaj spudłował. No wystarczyło leciutko lobnąć, no Boateng nie dałby rady już dobiec do tej piłki. A Stindl uderzył w jakiegoś kibica na stadionie. No tutaj bardzo dobra interwencja Drągowskiego, podanie Hana, strzał Stindla, ale Drągowski idealnie wyjął ten strzał nogą, no. Drągowski jednak z tym 97 overalla, no jest niesamowity. I naprawdę bronienie nim to czysta przyjemność. No i oczywiście zobaczymy sobie jeszcze statystyki tego spotkania. No Borussia dominowała, ale tylko dzięki Stindlowi przegrała to spotkanie. Bo tyle co on miał szans, to jest niesamowite, nie? Nasz 12 zawodnik, naprawdę. Stindl po tym meczu powinien mieć transfer do Monachium zapewniony. Zawodnikiem meczu Juan Bernat. Dobry mecz Hiszpana, dwie interwencje Drągowskiego, jedna Sipela. No bramkarze raczej pewni w tym spotkaniu, no oczywiście Drągowski popełnił jeden błąd w podaniu. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, na szczęście zakończonym remisem. Piłkarzem miesiąca został Volland z Bayeru Leverkusen. Ogólnie pewnie Niemiec gra niezły sezon, no przeszedł ze słabszego klubu do Bayeru i tam spisuje się dobrze. W ligowej tabeli zajmujemy czwartą lokatę, strata do lidera wynosi 3 punkty. Ale do drugiego Bayeru Leverkusen i trzeciego Schalke no nie mamy straty punktowej, tylko przegrywamy bilansem bramkowym. Zobaczmy, na kogo trafiliśmy w Lidze Mistrzów, bo już pewnie są pary. Zagramy z wielką FC Barceloną, no będzie ciekawie. Inne pary to PSG Arsenal, Manchester United Real Madrid i Manchester City Inter Mediolan.
No ciekawe, ale my nie wylosowaliśmy łatwego rywala, nie oszukujmy się. Barcelona to jeden z najtrudniejszych rywali możliwych do wylosowania. W następnym materiale gramy mecze z Augsburgiem i Stuttgartem, ale już niedługo mecz z Barceloną, no. Będą emocje. Trudne spotkanie, ale szczerze, może wreszcie będą jakieś interwencje. No zobaczymy, co potrafi trójka MSN. Trio MSN oczywiście w tej FIFA. Czy zdobędą jakąś bramkę? Czy jednak to nam uda się zachować czyste konto? Czas pokaże. Ale naprawdę cieszę się z takiego meczu, bo wreszcie jakieś emocje będą. Trudny rywal. I to jest właśnie najpiękniejsze w karierze bramkarzem, żeby z takim rywalem walczyć. Jak zachowasz czyste konto, to jest naprawdę wielka satysfakcja. Więc jak coś, ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się!